Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj, jak zorientowaliście się po tytule, jest cel strategiczny. Cel strategiczny dwóch rodzajów kultu diabła. Układu Słonecznego i Płaskiej Ziemi. Dzisiejszy film jest jakby wymuszony wieloma pytaniami. Dlaczego jesteśmy okłamywani? Ludzie oglądają filmy o niebocentryzmie. No i siłą rzeczy wszyscy to pytanie zadają. Temat trwa już ponad 2 lata i zawsze to pytanie jest. Ja już częściowo w różnych filmach odpowiadałem na to pytanie, dlaczego tak się dzieje. Jednakże trzeba jakby tutaj omówić drugi raz albo po prostu dokładniej tą kwestię. Ponieważ temat dalej trwa, ludzie pytają, a więc na blogu na przykład odpowiedziałem w 4 punktach, ale dzisiaj my się zajmujemy tak zwanym punktem drugim. Pierwszy punkt, to mieliśmy w poprzednim filmie, jaki jest cel, czyli utrzymanie klienteli w sklepie diabła. Czyli klientela od układu zewnętrznego i od płaskiej ziemi. To jest raz, ale po co te dwa układy dezinformacyjne, elementy kultu diabła, one funkcjonują? Po co zostały wymyślone? One zostały po to wymyślone, żeby ukryć rzeczywistą lokalizację Boga Najwyższego. To jest najważniejsza kwestia. Ukryć lokalizację. I tutaj kłania nam się taka kwestia. W wariancie Układu Słonecznego Bóg jest w dalekim wszechświecie, nie wiadomo gdzie jest i gdzieś sobie tam fruwa. Szereg religii nawet na to nie zwraca uwagi, że w Układzie Słonecznym jest, że wszystkie te religie potwierdzają kult diabła. Mało tego, jeszcze mamy wariant tutaj płaskiej ziemi. Ten Bóg też jest gdzieś tam w tym nieskończonej płaskiej ziemi, gdzieś tam w tym niebie nieskończonym też funkcjonuje. A więc widzimy, że te dwa poglądy, ich wyznawcy, grają w jednej drużynie. To, że ktoś tam twierdzi, że jest w jakiejś religii, a ktoś twierdzi, że on jest poza religią, jest tak zwanym niezależnym badaczem. Jeżeli uprawia kult diabła z pomocą Układu Słonecznego, czy też z pomocą płaskiej ziemi, to praktycznie nie ma żadnej różnicy. Oni wszyscy grają w jednej drużynie. Jedni krytykują religię, a z drugiej strony sami tkwią w kłamstwie i wyznają diabła. Tak naprawdę. A więc widzimy, że systemy religijne, one grają właśnie w jednej drużynie z systemem politycznym. Zresztą to jest rzecz normalna, którą znamy. I zwróćmy uwagę na taki jeden detal w związku z tym. Jeżeli Pałac Boga, ten kulisty Pałac Boga w środku Ziemi, o średnicy 6000 km plus minus, powoduje, że 3000 km nad każdym mieszkańcem Ziemi znajduje się właśnie granica tego pałacu, te słynne niebiosa niebios opisane w Starym Testamencie, to powstaje pytanie zasadnicze. Kiedy ten Bóg Najwyższy zareaguje? Kiedy zaingeruje w sprawy ziemskie? To jest podstawowe pytanie. I mało tego, samo to pytanie jeszcze jest, to jeszcze nie wszystko. Ale przede wszystkim zwróćmy uwagę, zwróćmy uwagę na taką rzecz. Religie podają fikcyjną nadzieję. On gdzieś tam jest i tak dalej. Jedni wierzą w porwanie, jedni powiedzmy kometą lecą na Antarktydę, trzeci jeszcze tam po śmierci mają jakieś tam nadzieje. Jeżeli ta nadzieja jest związana, taka bardzo realna, to człowiek jest bardzo silny związany tą nadzieją. Jeżeli ma tego Boga bardzo blisko, 3000 kilometrów nad głowami, czyli to mamy, słuchajcie, to jest ściana jego pałacu, on tam mieszka. A więc w tym momencie jest nadzieja bardzo realna. Ale co robi system? System podaje fikcyjną nadzieję i człowiek, który jest kierowany fikcyjną nadzieją, praktycznie jej nie ma, popełnia samobójstwa, źle się czuje, stara się jakoś rozwiązać problemy natury może politycznej, czy jakoś innej, jakoś widzi w tym nadzieję rozwiązania wszystkich problemów.
A więc on praktycznie nie patrzy na tą nadzieję, która jest rzeczywista, czyli ta, którą mamy nad głowami, ponieważ no, z automatu powstaje nie tylko pytanie, ale stwierdzenie. On kiedyś zareaguje. Ja z czasem zrobię film na ten temat. Jak zareaguje, ponieważ to trzeba tutaj operować Nowym Testamentem, szczególnie Księgą Objawienia, Apokalipsą. I to nam pokaże, jakie tu jest kolej rzeczy, co nas czeka i tak dalej. Natomiast wszystko tutaj, co mówiłem, zapraszam do opisu do filmu. Po to, żeby po prostu zrobić sobie obraz całości. A co dzisiaj zapamiętamy z filmu? Tak na zakończenie praktyczna wartość. Na zakończenie pamiętajmy o jednej rzeczy. Głównym celem płaskiej Ziemi czy Układu Słonecznego jest ukrycie lokalizacji Boga. Aha, i jeszcze druga sprawa nam wychodzi. Pokazanie właściwego dzieła stwórczego Boga. Czyli życie w kuli, jak słońce krąży, jak są pory roku, jak to wszystko wygląda w sposób rzeczywisty, zgodny z prawdą. Czyli to są takie właśnie cele. Jeszcze raz powtórzę. Ukrycie lokalizacji Boga i ukrycie właściwego Jego dzieła stwórczego. To tyle. Dziękuję. Do następnego razu.